spacer jedziemy. Dzień dobry, idziemy na spacer, na koniec świata. Postanowiliśmy sobie wynaleźć nowe miejsce. No i Artur wynalazł, także zobaczcie, co tu się dzieje. Gdzie my jesteśmy? Nie wiem za bardzo, gdzie my jesteśmy. Nie do wiary, co? Zobacz tutaj. Ja. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Tam na prawo bardziej. No, kiedyś pracowałam na przeróbce, ale my teraz jesteśmy w zupełnie inną stronę. Już pojechaliśmy. Także. No, to są stogi, ale to już nie są teraz stogi, nie? Stogi przejechaliśmy. No i tak mówię do myszki. Zobaczcie, dlaczego, węgiel. Dlaczego tak wszyscy cisną się na to południe, że tam rozbudowują? No. Za 300 metrów. Patrzcie, ile kontenerów. Ale kontenerów. Przecież tu jest tyle miejsca. No, no ale tu są, wiesz, jakieś fabryki, nie fabryki, cuda. Zobacz, jakie słupy tutaj są. No. Kiedyś takie robili. One chyba z drugą wojną światową pędzą. No na pewno. No tutaj. Jedź dalej prosto. Tutaj wam powiem, że. Ja tu stop robię. Stop, tak. No ja. I czekam i myślę. I czekam i myślę. I ja wam powiem, jestem w szoku, nie? Co za miejsce tu? Pejzaż. No to jest. Tu się trzeba należy zatrzymać. Wiecie, co to za znak? Tutaj. No co? Dźwigi tam widzicie. To jest taki stary, prawdziwy Gdańsk. Bym powiedziała bardzo stary. Wow. Uważaj na dziury. Jeszcze mamy 3 minuty do miejsca, do którego jedziemy. Nigdy tam nie byłem, więc nie wiem, czy tam no. Wjeżdża wjechać, tak. Czy tam się nie wjeżdża, czy... No, chcieliśmy sobie takie nowe widoczki pooglądać, no i zobaczymy. Czyli tam się nie wjeżdża. Tam się nie wjeżdża. No to tu nie wjedziemy. No niestety, to musimy tą drugą stroną jechać. Ja, zobaczcie, co tu się dzieje. No nic. Dobra, Artur coś tam wpisuje, jakąś twierdzę Wisłą. Kieruj się na południowy wschód. Nawigację. Musimy się trochę wrócić. Od innej strony pojedziemy. Zobaczymy, co tu się... Zobaczymy, czy tam można wjechać. No ale jak to jest, że tu jest napisane obiekt historyczny, tam chcecie wjechać do tego obiektu historycznego i co? Nie wiem, o co tu chodzi. Jeszcze zawsze możemy sobie pojechać po prostu na stogi. Skręć w lewo. Na stogach jest plaża. Tam na pewno jest pozmieniane, bo na jak stogach... Jak to w lewo? W lewo tutaj jest brama. Znowuż. To tutaj nie da rady wtedy, dzisiaj. Teraz tutaj w lewo. Tutaj, no. Masz jakie miejsce. No. No, zobaczymy. Mamy 7 minut. No, może się okazać, że można tam połazić, popatrzeć, a może nie. Może się okazać, że nie. A jak nie, to może na nadbrzeże tam sobie pojedziemy. Wiesz, tam jakie? Gdzie od tyłu. Czekaj, muszę tu objechać, bo to tam, takie dziury. Tam gdzie jest to muzeum, tam od tyłu. Wiesz, o co chodzi? Na Stare Miasto? A, tam, no, Stocia Cesarska. No. To tam można sobie też pochodzić. To teraz co mi przyjdzie należy? Rondo Komitetu Obrony Robotników. Ale duże rondo. Tam. Teraz ja jadę tu. Będzie gdzieś zjazd. Czy gdzie jadę teraz? Tam masz zjechać. Tu. No, tu, tam gdzie on. Zjedź z ronda. Widziałeś, jakie tu jest rondo? Toż to szok.
No zobaczymy, gdzie dojedziemy. Tu wszędzie są kontenery, nie? Wszędzie. Pogadź, jak to długo będą się ciągnąć te kontenery. No, cały czas kontenery. Boże, ile tego jest. Węgiel jest. O, zobacz, tu mają. Ale węgla. Mount Everest. Tam, no. Zobaczcie. Mount Everest. Ale hałdy. Czy to śnieżka? Nie, no ten to już naprawdę przesadzili tutaj. Jak to? Ale hałda. Śnieżka. Ty, jak to takie coś usypać? To chyba Morawiecki. Niemożliwe. Nigdy nie widziałam takiego czegoś. Dobra, gdzieś dojechaliśmy. Jest parking. Skręć łagodnie w prawo. Następnie skręć w prawo. Ale to jest jeszcze? 2 minuty. Czyli już. Już. Tutaj kiedyś była odprawa. Prom odpływał. Czy nie, no z tamtego brzegu tutaj. Teraz budowali już ten tunel, nie? No. A kiedyś tu... No, na drugą stronę prom. No, ze stogów, tak? Ze stogów. Prom. A teraz nie ma już. No i nie wiem. Słuchajcie, co tu się dzieje. Aut jest mnóstwo. Tam jest właśnie ta, co wam pokazywałam, tablicę, ale tutaj chcieliśmy przyjść zobaczyć, co tutaj się dzieje, że tutaj aut jest. O co tu chodzi? Że tak ludzie po prostu sobie przyszli. A jak będę się zostanie? No na pewno nie tędy. Chodź tam tędy. No to chodź. Twierdza Wisłoujście. No nic. Ludzi jest mnóstwo, samochodów. O, tutaj można sobie też brzeszkiem pójść. Pięknie tu jest. Naprawdę pięknie. To może tam tędy, oni się tędy. Może się tak, tędy. No, może tak być. No to później może jak będziemy mieli siłę. To się spędzają czas. No, super. Deska? Tak. Przyświrowali? A co to jest? No nic, idziemy. No to twoje klimaty. Nie? Dobra, to jest właśnie ta... Jak to się nazywa? Twierdza Wisłoujście. Tam jest kasa biletowa. Musimy kupić sobie bilety. Pójdziemy zobaczyć. To co, pójdziesz? Tak. Mam nadzieję, że... To idziemy razem. Zostałam wywieziona nie wiem gdzie. Ale ładnie tu jest. Wtedy, kiedy tu byłem z Markiem, no. Praktycznie niczego nie było, wiesz? Tak? No, no jak to było tyle lat? To było stare szyby. No widzisz. A tu zobacz, ludzie. Patrz, kormorany. Naprawdę? A co takie duże są? To są kormorany? Gdzie? No tam. No coś to jest. Wiesz? No. Takie to kaczki to nie są takie duże. Mm-mm. Wiesz? No. Albo może to kaczka taka duża. Nie, to... No kaczki nie są takie duże. Nie wiem, co to jest. Takie duże jest? Taka jest odległość, że nic nie widać. Dziwne. No dobra, ale...
Ładnie tu jest. Zawsze coś nowego. O, taką ryżyczkę, jak mamy u siebie w ogrodzie. Przy wolierze. Jest taka sama. No widzicie. Artur mówi, że tutaj kiedyś był z mojej siostry mężem, ale wiele lat temu, tam w 2015 czy 16, coś takiego. No ale mówi, że to zupełnie inaczej wyglądało. Teraz tutaj jest muzeum właśnie i zaraz tam pójdziemy. Trzeba kupić bilety. Ale tu ładnie jest. Patrzcie, jakie widoczki. Se wchodzicie tutaj tak na górę. No bo jesteśmy trochę na górze. I zobaczcie, jakie widoczki. Tutaj sobie ktoś stateczek ma. Jeden stateczek, drugi stateczek. No, tutaj jakiś taki stary stateczek. Tam tu ktoś był, tam. Bo tu jakiś kupę zrobił ktoś. O Boże. O. To może nie wchodzi tutaj. Minut też nie jestem. Nie, ale ładnie tu jest. Tu mi się podoba. A tam zobacz, prom jest jakiś taki. Duży. Taki duży. Nie spadnie mi. No takie stare, mówię, stary taki statek. Tutaj jakiś stoi. Co to za cudo? Jakiś zabytkowy. Drewniany jeszcze. To wszystko skrzypi, słyszysz? No, to tutaj najpierw wchodzimy, kupiliśmy bilety, a potem do muzeum sobie wejdziemy. Jakbyście byli ciekawi, to tutaj 35 zł bilet normalny kosztuje na osobę. Co, wchodzimy tutaj, Grzesiu? Mhm. Już tu? Gdzieś dają, też tu jest. Artur już o jedzeniu myśli. A to się wchodzi? No wejdź. Jenka. Ja wolę, że ty pierwszy wchodzisz. I ty wtedy wiem, że jakby coś, to pierwszy ty jesteś. Na o, już głowę się uderzył. I co? Kto tutaj sobie... No taki żołnierz tutaj mieszkał jeden z drugim. Tutaj mieszkał? No. Ojej. A zimą też tu mieszkał? No... Znaczy tak. A może piwnica jednak była bardziej... No dobra, zobaczmy tam, bo to za chyba za ten. Za ostro. A może żołnierze wyżej mieszkali? To raczej chyba jakaś kotłownia, coś takiego. No chyba to nie wyglądało na... A czy tutaj jakiś żołnierz? Tam u góry, nie? No raczej tak. Tutaj może jakaś spiżarnia była, no, wiesz, no, nie? O, tutaj może mieszkali sobie. No. O. Tu już bardziej, nie? Mieli okienka, a tam to taka spiżarnia, może na jedzenie. A co tu takie kartki leżą, co to jest? No, fetowali coś, widzisz. Aha. Coś miało jakieś, wiesz... Przez, bawę. No... Bawę, bawę. Tu też taka spiżarka, chyba. Tu wszędzie to samo, nie? No dobra, to idziemy dalej. Tu zobaczymy, co jest.
Czyli... Co to jest? To nie było wtedy otwarte. Nie? A co to jest? Nie wiem, to działa jakoś. Na działa? Nie wiem, to jedno, co jest fajne teraz tutaj, to to, że tu jest chłodno. I wtedy tu mógł jechać, nie? Mhm. Echo. No dobra. No widzisz. Co? No, weź to wybuduj rękami. No. Tu jest takie echo, że ledwo słychać, co się mówi. Ile tu jest cegieł? No widzisz, jak wybudowali. Tam stromo. To tutaj to, mieszkali. Tam mieszkali sobie. A kto tu mieszkał? A tu mieli chłodno. No, latem to fajnie. A kto tu mieszkał? Może jak żołnierz albo. Zobaczysz, ludzie byli mali wtedy. No. Widzisz? No. Zobacz, co ludzie byli mali. No teraz to... Kto by się tu zmieścił? No. A na zamku, w Malborku, to w ogóle takie łóżeczka mają jakbyś jak dla dzieci. Tak. Bo to kiedyś ludzie mali byli. Krzyłki takie. Ale fajne krzesło. No, to wiesz, jest... No. Drewno to jest drewno. Tu masz... Jaka szafa. I chińską broń z tamtych czasów? Zbroja. Tu miało. Pif paf. To bardziej takie dekoracyjne widzę, bo to co ta. To może... No tak. Co to może za zadanie mieć? Chyba, że żona, wiesz, jak na klany przyszedł, szmatą bije. A, tu nic nie ma, są leżaki. A tu? Widoczek. Tu. A, tu się wychodzi. Tu, to chodź. Nie, no idziemy do kwatery patrzeć, tak? No tu ma, to jest kwatera. Tu wszedłeś do kwatery. No to idziemy dalej zwiedzać, co? A tu wtedy przyjdziemy, tu? No to chcesz tu od razu pójść? No to chodź. A potem idziemy jeszcze raz na dół. O, tu możesz parę leżaków połamać. Wow. O, i to jest tam, gdzie byliśmy, ten statek, z tej strony. Teraz ja już wiem, dlaczego tu tyle ludzi jest. Tu jest naprawdę pięknie. Można sobie tutaj spędzić fajnie. Bardzo dużo czasu. Jak jest piękna pogoda, to naprawdę... No powiem wam, że fajnie. Usiedliśmy sobie na leżaczkach w cieniu, żeby troszeczkę odpocząć i sobie fajnie pochillować. Ojej! Jak tu wejść? Szybko, szybko, bo odpłynie! Szybko, szybko! Oj! Galeon płynie. Wysoko tu. No, ja sobie płynie.
Jeszcze daleko. Ty, to jeszcze nie koniec. Jezu. Ja już nie mam siły. Jezu, ta latarnia jest nie... bardzo wysoka. Jezu, to jeszcze nie. Jest. Katastrofa. Matko. Ale pięknie tu jest. Mama mia. Teraz jakiś ten by nam mogli podłączyć. No, widoczek jest zacny. Ale tu pięknie jest. Ale już powiem wam. Tu znowu były schody. No. Teraz patrzcie. Na tej wieży tam byliśmy. Na tej latarni. Teraz jesteśmy tutaj. Ale powiem wam, że jest ciepło. Niby zapowiadają dzisiaj burzę. No wiatr trochę wieje, ale parno jest przez to. Co? Ktoś już chodzi tutaj z tego tarasu. Pokaż. A, to tutaj byliśmy. Gdzie? Dookoła będziemy patrzeć. No chodź. No to musimy tam wyjść, tak jak weszliśmy, nie? No to chodź. No chodź. Tędy. Przejdziemy sobie dookoła. Bo on mówił coś jeszcze, że tam się tam nie poszli. Kuchnia jest na dole. No, jak się wchodzi. To jak będziemy... Tam jest rekonstrukcja kuchni. O, się dziecko przewróciło. No, na schodach z cegły się przewrócić to nie jest fajne. Wchodzimy do kuchni. Ojej. A, ten pan mówi, tam Artur takiego pana zobaczył i mówi, ten pan mówi, że tutaj jest kuchnia. Artur, o, dają jeść? No nie, pan mówi rekonstrukcja kuchni, ale mają tutaj w planach właśnie właśnie zrobić jakąś kuchnię, jaka patelnia. Gro. Czy to się dało wyżyć tutaj z tego? No wiesz. Przenikła chłodowanie tylko. Wtedy nie było nadwagi, no tu spiżarka. Wtedy nie było, a tu jadalnia. No. A tu co? Dobra. Jaka miotła. Nie no, tym bym nie chciała zamiatać. Kazamaty. Kazamaty. O, tu też echo. Jak cegły położone. Pierwszy raz tak widzę.
O, wow. Wow. No. Powiem wam, że zastanawiałam się, czy tutaj iść w ogóle, mówię do Artura. Bo Artur mówi, tu kiedyś był, ale mówi, że te tam 9 lat temu to było. Mówi nic, jest tak wszystko nabudowane, odrestaurowane. Właśnie z tym panem rozmawiał, że postęp ogromny. Przeogromny postęp. Mówi, że tutaj nic nie było praktycznie. Taki sklep spożywczy był. Ojej. Tutaj to się chyba za karę przychodziło. Tak, tam jest ciemno. Nie, tam jest ciemno. Tam za karę ludzi zamykali, żeby bojali. Usiedliśmy sobie trochę na ławce. Bo jeszcze mamy muzeum do zwiedzenia. Już tak się nachodziliśmy. Ja nie sądziłam, że tu jest tyle do zwiedzania. Naprawdę taki teren. Nie sądziłam. Zastanawiałam się, co tutaj jest. Co mówię, co tutaj może być w ogóle, nie? W takim miejscu. A teraz już wiem, dlaczego są takie tłumy. Dlaczego jest tyle aut. I też wiem, dlaczego bilet tyle kosztuje. No bo to jest warte. Warto tu przyjechać. I co powiesz? Fajnie, nie? Ciężko. Ciężko. Ojejku, no to swoją drogą, nie? No mówię wam, tutaj jest trochę dochodzenia. Ale warto, warto. Naprawdę nie żałuję. Jesteśmy w muzeum. No, my już wracamy, jest za 15:15, no długo tam byliśmy i przed chwilą, to znaczy jak już byliśmy tam przy muzeum, to pani do mnie napisała, że no zobaczyła ogłoszenie kotki Luny, tej niebieskiej dymnej i zapytała, kiedy by mogła przyjechać z rodziną poznać kotkę, jakie wymagania mam co do, wiecie, co do tego, jakie kotek musi mieć warunki i tak dalej, jakie mam po prostu wymogi, jakie są, żeby ode mnie kupić takiego kotka. Za 500 metrów zjedź w prawo. Bardzo mi się podoba takie podejście. Ta pani ma już jednego kotka, ale kot Brytyjczyk jej zmarł na serce i właśnie marzyła już od dawna o Maine Coonie. No i pytała, kiedy by mi pasowało, żeby przyjechać. Ja mówię, że kiedy pani pasuje. Ona mówi, a czy może być sobota, pojutrze? Ja mówię, jak najbardziej. A oni mieszkają całkiem niedaleko nas. I się okazało. I potem się umówiłyśmy właśnie na sobotę. A za jakiś czas pani mówi, że właśnie wraca od córki, ale już tak nie mogą się doczekać i może by się dało dzisiaj przyjechać, czy mamy coś przeciwko, czy mogą przyjechać. Ja mówię, że nie ma nas teraz w domu, ale ja mówię, jak państwo chcą, to możemy umówić się gdzieś tak na 18:00, to podjedźcie. Ona, o super, nie, jak bardzo się cieszy i w ogóle. No, także będziemy o 16:00. Tak mniej więcej, tam chwilkę po 16:00. Zjemy coś, mamy jeszcze kotlety, zjemy obiadek i Artur rano posprzątał wszystko, także wszystko jest wysprzątane. Ja dzisiaj po prostu nic nie robiłam w ogóle, absolutnie nawet nie ruszyłam ręką, nie? Tylko tam dałam na górze i na dole jedzonko i to wszystko. Artur dzisiaj posprzątał. Także zjemy sobie i no i państwo przyjadą na 18:00 poznać Lunę i zobaczymy, może zarezerwują Lunę, jak im się spodoba,
No bo też wiecie, ja tak cały czas mówię, wygląd, zdjęcie to jest jedno, że to tak no, musi się podobać, ale też charakter musi się przede wszystkim podobać. Także, no, także tak, tak to wygląda. Nie mam nic przeciwko, słuchajcie, jak będę w domu, to ja nie mam nic przeciwko temu, jak już pani nie może się tak doczekać, no to czy to będzie dzisiaj, czy to będzie w sobotę, mi to naprawdę nie robi różnicy. Wiadomo, że specjalnie bym nie zrywała się za 400 i jechała. Metrów skręć w lewo na rozwidleniu. Ale jak jej pasuje być za 2 godzinki, to luz, nie? No, także jedziemy do domku, zjemy i chwilę odpoczniemy. Ja sobie kawkę zrobię może jeszcze. Skręć w lewo na rozwidleniu. W lewo na rozwidleniu. No. Także widzimy się później. No dobra, kochani. Państwo byli, pojechali. Byli, godzinka jest 19. Zarezerwowali Lunę. No, bardzo im się spodobała. W ogóle pani powiedziała, że to jest przeznaczenie, bo jej mama ma tak na imię i w ogóle tam to było, wiecie, tak naprawdę można powiedzieć, że to było tylko przyjazd, to była formalność, tak, podpisanie umowy i tak dalej, zarezerwowanie, bo tam nie było dyskusji, nie? Jak ta pani i ten pan zobaczyli Lunę, to mówią po prostu, ona jest przecudowna, więc ja tym bardziej się cieszę, jak tak ludzie mówią, to ja już nic więcej nie muszę wiedzieć, nic więcej nie muszę słyszeć. Bawili się z nią całą godzinę, po prostu kot jest wybawiony, a jeszcze jest tak ciepło, w ogóle zaczęło padać trochę jak siedzieliśmy, ale to były po prostu 3 krople na krzyż, więc nie wiem, czy coś to jeszcze da, czy nie. Z tego deszczu muszę sobie zmyć makijaż, bo po prostu to coś, co mi zostało, resztki jakieś, nie wiadomo jakie w ogóle. I tutaj chcę maluchom zrobić dzisiaj, już im zabrać ten kojec i popostawiać zabaweczki, te takie na pierwszy rzut dla kociaków. Przyjechaliśmy, to zjadłam obiad, tam Artur też zjadł, mieliśmy jeszcze kotlety i bez ziemniaków, tak słuchajcie, z ogórkami sobie zjedliśmy, miałam tam różne rodzaje ogórków i tak naprawdę w ogóle jest tak ciepło, że ani tak za bardzo jeść się nie chce, ani nic. O, no powiem wam, że ta pogoda to jest po prostu, ale kawy już nie piłam, mówię, stwierdziłam, że nie wypiję kawy, bo boję się, że już tak późno, jakbym wypiła kawę, że wiecie, że po prostu nie zasnę wieczorem, bo czasami podziała, czasami nie, różnie to jest, ale wolę nie ryzykować. No, także tak. Ja się przebrałam, ja już słuchajcie, dzisiaj chyba tak 4. raz się przebieram, bo tak, rano byłam, rano się przebrałam. Potem jak wyjechaliśmy, znaczy z piżamy w ciuchy, potem jak wyjeżdżaliśmy, to się przebrałam, potem jak przyjechaliśmy, to się przebrałam do obiadu i tak wiecie, po prostu przebrałam shorty i bluzkę. Potem jak państwo przychodzili, to się przebrałam w takie ciuchy do ludzi i teraz 5. raz, 5 razy, a na noc będę 6. raz w piżamę się przebierać do spania, więc 6 razy. Wyobrażacie to sobie? 6 razy. 6 razy się przebierałam dzisiaj. Chyba jakiś rekord. Będzie 6 na wieczór. Chyba, że jeszcze w międzyczasie coś się pojawi, ale mam nadzieję, że nie. Muszę iść moje gąbki wyprać. Dobra, to zaraz idę, bo ja rano nie wyprałam. Idę, zaraz wypiorę wszystkie 3 gąbki. I idę sobie na dwór posiedzieć. Postawię sobie... Słuchajcie, dzisiaj ja mam dzień odpoczynku. Tak jak wam powiedziałam, ja dzisiaj nic nie zrobiłam. Ja tylko, nawet w ogóle jak przyjechaliśmy, to Artur miał tak posprzątane, że ja nawet nie musiałam sprzątać, więc nic nie robiłam. Nawet obiadu nie gotowałam, bo miałam gotowe kotlety, także ja dzisiaj mam totalną labę, nic laba. No, także fajnie. Dzień taki naprawdę fajny i już rozmawialiśmy tak z Arturem, że
Na pewno tam sobie jeszcze kiedyś pojedziemy. Fajne miejsce, naprawdę fajne miejsce. I fajnie tam można spędzić czas i tak naprawdę tam są takie, wiecie, tereny do spacerów, tam jest las, tam jest naprawdę piękne widoki są, tam można sobie posiedzieć, pochillować, tam można sobie przynieść nawet jakieś jedzonko, a poza tym mają chyba w lipcu zrobić tam właśnie jakąś knajpkę, jakąś restaurację, coś. Więc my na pewno tam jeszcze pojedziemy. Bardzo mi się tam spodobało. Aż jestem w szoku, że w ogóle, wiecie, ze szwagrem Artur tam kiedyś był. A ja nawet nie wiedziałam, ale mówi, że to tyle lat temu to tam naprawdę nic nie było. Teraz, że jest super, więc no. No, tak. Dzisiaj rano, wiecie, ja brałam prysznic, sobie tylko wysuszyłam włosy. Nic więcej nie robiłam, bo po prostu, nie, też praktycznie, no, wysuszyłam, ale tak naprawdę... Jest tak ciepło, że one mi praktycznie same wyschły, nie? Tam tak przesuszyłam tylko, żeby było, ale w większości mi po prostu same wyschły. No, dobra. Ja teraz idę umyć buźkę, bo tutaj sobie zmyłam płynem micelarnym, ale ja tak nie umiem, żeby tak... no, ja muszę zmyć. Ja muszę po prostu żelem do mycia twarzy wodą, bo wtedy czuję, że mam umytą tą buzię, tym bardziej, że mówię wam. Jest taka paruwa i w ogóle wszystko naraz, że nie ma czym oddychać. Na dworze jest wiaterek, ale w domu te mury są już tak nagrzane. Biorę ten kojec im, robię tutaj żłobek. Robię tutaj żłobek maluchom i posiedzę z nimi, pobawię się. Także będzie wesoło. No, a jeszcze najpierw idę na dół, słuchajcie, najpierw idę umyć buźkę, a potem i umyć te kąpeczki, a potem idę, jeszcze muszę iść się wody napić, bo mi zaschło w gardle od tego gadania. Jak są ludzie, to zawsze, wiecie, jest taki, no, dużo się w ogóle mówi, ale ja bardzo, bardzo lubię. Bardzo lubię w ogóle ten kontakt, wiecie, taki z ludźmi, bo są naprawdę takie fajne rodziny, takich ludzi fajnych można poznać, że to jest naprawdę szok, nie? To nie jest tak, że wiecie, jak idziecie do sklepu, jesteście kasjerką, idziecie do pracy i tam na was, bo wszyscy są wnerwieni czy coś, nie? Naprawdę to są takie miłe wizyty, takie miłe gościny, to są tacy fajni ludzie, że naprawdę czasami można tak fajnego kogoś poznać, że no naprawdę, naprawdę. Wiecie, kotki to jest jedno, ale naprawdę ludzie też są bardzo, bardzo, bardzo fajni. Także tak, dobra, idę działać. Dzień dobry, kochani. Nie patrzcie, jak wyglądam, ale byłam na basenie i tak dzisiaj po prostu jest ciepło, że praktycznie nie suszyłam włosów, tylko tak sobie raz dmuchnęłam. No i dlatego jest tak, jak jest, nie? No, włosy po basenie zawsze są po prostu do mycia i tutaj nie ma. Wiecie, jak czepek jest nałożony, to tragedia. Dzisiaj w ciągu dnia nic nie nagrywałam, dlatego że... Tak mi szybko dzień zleciał, jeszcze wczoraj wieczorem wam nie mówiłam, bo już nic nie nagrałam, ale nie zrobiłam wczoraj właśnie maluchom tego żłobka, tylko dzisiaj zrobiłam, dzisiaj się za to zabrałam, więc no siłą rzeczy po prostu no szybko mi czas zleciał, no siłą rzeczy po prostu czas mi bardzo szybko zleciał, bo wiecie, jak zaczęłam tam robić, wszystko im układać, wszystkie zabawki i w ogóle. No i jeszcze ogarnęłam, trochę tutaj odkurzyłam, zmywać nie zmywałam, bo wczoraj, wiecie, zmywałam wszystko. No ale tak i wstawiłam pralki jakieś i coś tam, więc naprawdę, no tak mi czas zleciał, tym bardziej, że jeszcze tam z jedną panią pisałam. A wczoraj wieczorem dlaczego tego nie zrobiłam? No bo wczoraj właśnie się do mnie odezwała pani w sprawie kotka i w sumie z dwiema paniami pisałam, bo jedna chodziło o kotkę do hodowli, a druga właśnie z nią pisałam, bo jej dorosły syn stracił Maine Coona w kolorze czarny dymny, miał 4 lata. Powiedziała mi, z jakiej hodowli kupiła, no...
No, był bardzo chory ten kot. Miał koci HIV, miał kocią białaczkę. Bardzo dużo pan pieniędzy wydał, ponad 10 tysięcy w przeciągu miesiąca wydał, nie mówiąc o pozostałych miesiącach. Kotek nie miał nawet 4 lat i po prostu pomimo operacji jakiejś tam, pomimo przetaczania krwi i w ogóle mnóstwo wycierpiał, no po prostu zmarł i napisała do mnie, ona jest mamą tego pana. I właśnie z nią tak rozmawiałam, że on nie może przeżyć po prostu tej straty i wiecie co, i po prostu ja sobie tą panią zapisałam, bo z nią rozmawiałam. Ja mówię, może syn dojrzeje, jak będę miała następny miód czarny dymny z Lejli, bo ona mówi, że no chcieliby właśnie, jak już, to syn na pewno by chciał córka czarnego dymnego. Ale jeszcze ona mówi, ona jest przekonana, że ten nowy kotek byłby jakimś tam plasterkiem, nie? Wiadomo, że nie można od jakiegoś kota oczekiwać, że on zastąpi tamtego kota, bo to tak jak ja bym powiedziała, że jakiś kot jest mi w stanie zastąpić na przykład czarnego czy rudego. No nie, żaden kot mi nie zastąpi, dlatego że to są zupełnie inne koty. To są zupełnie inne charaktery i każdy jest wyjątkowy. Każdy jest jakiś na swój sposób, każdy ma swój indywidualny charakter i każdy następny kot będzie po prostu inny. I nie można oczekiwać, że to będzie identyczny, tak? Bo ani wygląd, on może być bardzo podobny, ale nie będzie nigdy identyczny. Jakby mi ktoś pokazał, niby wszystkie czarne koty są bardzo podobne, tak? Ale ja bym czarnego rozpoznała z zamkniętymi oczyma. I każdy pyszczek się różni, wszystko, no po prostu wiecie, oczy. Także to nie chodzi o to, żeby zastąpić. To chodzi właśnie o to, żeby tym bardziej, jeśli był jeden zwierzak w domu, żeby po prostu nie było tej pustki i żeby mieć kogo kochać, następnego. Nie, w tym nie chodzi o zastąpienie, bo tak jak mówię, to nie będzie ten sam kot, to już nigdy nie będzie ten sam, ale chodzi o nowego przyjaciela, po prostu. Więc ona by bardzo chciała, żeby syn wziął sobie następnego. I powiedziała, że żebym zapisała ją na listę osób oczekujących, jakby w razie coś, to może do tego czasu, przez te ileś tam miesięcy, syn dojrzeje do takiej decyzji. No jeśli nie, to nie, a jeśli dojrzeje, po prostu ja jakby coś, to ona będzie się szybciej odzywała, a jak nie, oni są z daleka, bo ona mieszka w Opolu, a syn we Wrocławiu. Ona mówi, ale po cudownego kociaka pojedziemy wszędzie, nawet na koniec świata. I ona mówi, że wiele hodowli tam przeglądała, rozglądała się, pisała i tak dalej, ale powiedziała, że jeśli się zdecydują na kociaka, to będzie to kot z mojej hodowli, na pewno, na 100%. Powiedziała, że nasze koty ją urzekły i po prostu, że to będzie kociak z naszej hodowli, więc tym bardziej jest mi miło. I powiedziałam, że dobra, zapisuję sobie ją w kolejce i po prostu będę dawała znać, albo ona się szybciej odezwie, jak syn się zdecyduje, i wtedy już będę miała pewność, że czeka na kociaka, a jak nie, to ja po prostu jak będzie taki kocurek czarny dymny, to się do niej odezwę i zapytam, czy jest sprawa aktualna. Wiecie, to nigdy nie jest nic zobowiązującego, tak? To niczym nie zobowiązuje, że ja tutaj kogoś zapiszę w kolejce. Po prostu, jeśli ktoś jest zapisany, to ma pierwszeństwo rezerwacji. O to chodzi, bo czasami jest tak, że wiecie, no na przykład w miocie urodzi się jeden kocurek czarny dymny albo jedna kotka i teraz na przykład jedna pani czeka już nie wiem ile miesięcy na czarnego kocurka, całego czarnego, a była kotka się urodziła, więc nie ma. Cała czarna jedna kotka się urodziła. I wiecie, no jak teraz na przykład ktoś czeka na dwie czarne dymne już u mnie,
a urodzi się na przykład jedna, no to ta osoba, która była pierwsza na liście, która pierwsza się zapisała, będzie miała pierwszeństwo. No tak, no tak to po prostu wygląda, więc to jest tylko coś takiego, że jeśli ten ktoś rezygnuje, no to rezygnuje, to jadę następną osobę, nie? Z kolejki. Więc to niczego nie zobowiązuje, a ta osoba ma pewność, że ja ją pierwszą z kolejki będę, że tak powiem, informować. No, także to a propos tego, że wczoraj właśnie nie zrobiłam tego żłobka, ale dzisiaj go zrobiłam, od rana zaczęłam, skończyłam. Zrobiłam jeszcze bardzo dużo innych rzeczy, potem pójdę jeszcze kwiatki na dwór podlać, bo trzeba, bo codziennie muszę podlać. Wtedy te, co były zwiędnięte, to się podniosły po kilku godzinach. No i po prostu sytuacja wygląda tak, że do nocy pisałam właśnie z tą panią, do nocy, ja nie wiem, która to była, około 12 w nocy, a ona mówi, że już kończy, tam skończyłyśmy, bo około 5 wstaje, bo gdzieś tam w służbie zdrowia pracuje, także no dużo jest, no nie zostało, ale bardzo mi dziękowała za rozmowę, bardzo mi dziękowała za wszystko i za poświęcony czas i za rozmowę, no i za to, że właśnie mogła się na tą listę wpisać i po prostu będziemy w kontakcie. No i także tak, także tym się zajęłam, potem poszłam spać, a dzisiaj, no dzisiaj jest piątek, dzisiaj był basen, dzisiaj była, no tak troszeczkę robiłam, troszeczkę wiecie, coś tam w laptopie, takie papierkowe sprawy, zamówiłam też te kapcie jednorazowe, bo nam jedna para została. W ogóle nie patrzyłam, nie? Także jedna para nas została, bo zawsze ludzie, którzy przychodzą oglądać kotki, zawsze dajemy takie jednorazowe kapcie, nie? Bo, no bo musi być, znaczy no ogólnie my tego się trzymamy, że musi być, bo to różne rzeczy można przynieść, więc my tego pilnujemy. Także zakładają zawsze ludzie jednorazowe kapcie. No, a potem po basenie pojechaliśmy do Lidla i do Kauflandu, czy tam Kauflanda, a Artur jeszcze w międzyczasie był w Biedronce, ale ja nie wiem co, aha, Artur był w Biedronce, jak ja byłam na basenie i kupił po prostu w Biedronce chleb taki, ale jaki jeszcze mięciutki jest. Taki, o, siatka się zerwała, ale jest jeszcze jedna i taki serek kupił, grillowy, taki, a razem pojechaliśmy do Kauflanda, bo ja chciałam, słuchajcie, jajka, ale jak zobaczyłam cenę w Kauflandzie, to mówię, dobra, jedziemy do Lidla, bo tam czasami są fajne ceny jajek i promocje, więc akurat trafiliśmy, zaraz Wam pokażę, ale... Jak zanim weszliśmy do Kauflanda, to w tej hali, właśnie tam, gdzie jest Kaufland, weszliśmy do takiego Chińczyka, takiego chińskiego sklepu i najpierw Wam pokażę właśnie zakupy z takiego chińskiego sklepu. Artur kupił kabelek, bo u nas kabelki, no, często są przegryzane. No, ja sobie kupiłam, no, to takie pierdoły, wiecie, ale takie pierdoły, które jakoś tam cieszą. Kupiłam sobie opaskę, zaraz... wezmę tą, była jedna, jedyna, ostatnia, wiadomo, że ona nie będzie, nie wiadomo jak trwała i jak wytrzymała, ale urzekła mnie, taka fajna, no jeszcze Artur taki chlebek kupił w Biedronce, no i ta opaska mnie urzekła, wiadomo, że jak no teraz mam włosy takie, jakie mam, no to mam i w ogóle bez makijażu i tragicznie, ale była jedna, jedyna, ostatnia, i tak mnie urzekła, wiecie, tę kokardkę sobie można na przykład tak zrobić, czy tak zrobić, jak tam sobie chcemy, nie? No piękna jest, albo tak można sobie zrobić, o, nie no, słodka jest taka, w kwiatuszki, Artur mówi, weź sobie tą, ja ta jest fajna. Ten cypryski twarum ci odpływa. Tomasz. To jest jakiś grillowy. Bo słyszałem, że już... został poddany ocenie. Tak. Zobacz, mam opaskę, zobacz, ją można sobie tak robić. Patrz, tak można? Bardziej? Albo tak? A najlepiej to zrób sobie tak, jak kotek ma uszki.
Ale były takie uszka kotka, były, ale mi się nie spodobały tak za bardzo, bo były takie czarne, koronkowe. O, dobra. No fajna jest. A że ja mam tam dużo z dziecka, to wiecie, nie? I kiedyś były ponad 40 zł te kubki, czy tam 40, czy 40 parę, a teraz były za 37 coś, tam prawie 38 i ja musiałam po prostu. No po prostu musiałam. No piękny on jest, no powiedzcie, czy nie piękny. Czy kawka rano nie będzie, albo herbatka nie będzie lepiej smakowała z takiego kubka? Piękny jest ten kubek. No i musiałam po prostu. No, także sobie wziąłam 38 zł, tam bez paru groszy. Artur zwariował, powiedział, że tatuaże będzie sobie robił, naklejki dla dzieci. Tatuaże, nie wiem, czy on to zrobi, ale wziął, no. Co robisz? Taśmę wzięłam, pomimo tego, że w tym kupiliśmy w Auchan, ale wzięłam, bo była dobra cena i dużo jest tej taśmy, aczkolwiek myślę, że jakość nie będzie szałowa, ale tam nie chodzi o to, żeby była szałowa. I wzięłam dwie takie miski dla kotków. One są szerokie, mają szeroki rant i są porcelanowe, to znaczy, no, i są ciężkie i mają takie dno, że się nie przewrócą, więc, a kosztowały tylko 10,50, były 3, a ja wzięłam dwie. I to będą na wodę, czy tam, no, w każdym razie, bo, no, wodę. Fajne są, naprawdę mi się spodobały. No i będą pasować. No. To wziąłem do auta ten kabel. Do auta ten kabel wziąłeś? No. No. I dobra. I to było z tego Chińczyka, nie? To jest z tego Chińczyka. Aha, a to jest Kaufland, sorry, bo ja ten kubek wzięłam ten. Do siatki włożyłam, ale to jest Kaufland, nie Chińczyk. Chińczyk. Ten Chińczyk to taki nie Chińczyk. Chińczyk to nie Chińczyk. A Kaufland to tak. Arbus. Cały wzięliśmy, ja mam fazę, jak ja lubię arbuza z lodówki. To sobie nie wyobrażacie, nie? A jeszcze wam powiem, bo tutaj sprawa była. Sprawa była. Słuchajcie, będąc w Biedronce, tam pan po wyjściu, odejściu już od kasy, patrzył rachunek, nie? Kupił sobie wafelki. No. Tam te ichnie, tam czerwone takie, nie? I wiecie, co się stało? I mówi do tej kasjerki, która go obsługiwała, mówi: proszę panią, ale to jest inna cena niż na czytniku. A ta do niego takim tekstem wali. A co to? Czytnik i... My jesteśmy... Co mamy wspólnego z czytnikiem? No, my jesteśmy właścicielami czytników? Co pan do nas przychodzi? Co ja mam wspólnego z czytnikiem, panie? No, no i w końcu tam... On... Do kierownika, do kierowniczki miał iść. No, ale słuchajcie, do jakichś szczytów dochodzi. Biedronka lubi w bambuko zasadzić ludzi i nie ma z tym żadnego problemu nie ma. No, Artur się odezwał, mówi, ale ja często oszukujecie na paragonie, jest zupełnie co innego niż... No, ja dostałem tego w obronie tego pana. No, Artur bronił. No. No ogólnie mam to. No, to już teraz chcesz to jeść? Nie, to sobie. Pokrzyjesz. To? To Artur wszystko kupił, nie? To chcę zjeść, tak? No. Dwie paczki tego kupił, więc jedną tam, co została, to są właśnie te krekersy. I przestań mi tu łazić. Bo teraz na noc, on wszystko będzie jadł teraz na noc. Dobra, lecimy dalej. Taką zupkę kupił, bo wszystkie zupki ma zjedzone. Kupiłam takie haczyki, one są świetne, na drzwi, na szafkę jakąś, naprawdę są rewelacyjne. Kupiłam dwie sztuki takie, były tam w tych takich skrzyniach różnych, a mam już takie w sypialni i jestem bardzo z nich zadowolona. Kiedyś kupiłam takie, chyba w Pepco czy gdzieś tam, to są takie słabe, że wiecie, powiesicie jedną rzecz i one się wyginają, a te są takie naprawdę mocne, bardzo fajna sprawa, jak... chcecie gdzieś tam, na drzwi one są, albo na szafki, wiecie, nie? No. Takie coś jeszcze Artur kupił. Nie wiem, ale to w Lidlu kupił.
Sorry, bo to w Lidlu. Z tego, co mnie się kojarzy. I jeszcze kupiłam sobie kilka tych chlebów, które mrożę. One są bez mąki pszennej, także jakby coś, to możecie na nie zwrócić uwagę. Jest słonecznikowy i wieloziarnisty. Takie kupiłam. O, 5 takich chlebków. Ja sobie je zaraz wezmę do zamrażalnika. Jeden sobie zostawię. Lepiej mi smakuje słonecznikowy, ale tak dla odmiany. I jeszcze jedną taką zupkę. Jakby no, świędzi. Surówka. Kolesław. To będzie zaraz do lodówki. Takie coś wzięłam. Są takie różne warzywa, takie o. Takie wiórki. Ser. Taki Artur wziął, kauflandowski. Kauflandowski. Banany. I pomidory malinowe, 4 takie duże sztuki. A w Lidlu wzięłam dla nas i dla kotków do barfa jajka z wolnego wybiegu. 40 sztuk. I Artur wziął tą tam w kubku, tą zupkę chińską. I to było w Lidlu tylko. A ta cała reszta jest z Kauflanda. Także no. Także takie zakupy. A ja jak musiałam wziąć dużo, bo mówię, do barfa pójdzie 30, a jeszcze mam chyba 10 sztuk, więc a reszta dla nas, nie? Już dawno miałam ochotę na banana, ale wszędzie są z, wiecie z czym, nie? Z jakim zwierzakiem na naklejce. A tu co prawda tanie nie były, no ale coś za coś. Jak mam kupić w Biedronce za 3 zł z tym zwierzakiem, to wolę w Kauflandzie za 8 zł bez. No. Także dzień dzisiaj po prostu no jeszcze rano, wiecie, wstawiłam ten rosół. Ale pyszny. Miałam taką ochotę. Ja sobie na jutro na śniadanie zrobię. Mam truskawki zamrożone. Borówki mam zamrożone. I wezmę sobie banana z jogurtem. I jeszcze jakieś tam żurawinę suszoną albo rodzynki wsypię. To będzie moje jutrzejsze śniadanie. Arbuza. Włożę do lodówki. Jakoś tak zawsze latam, mam ochotę na owoce. Ale to chyba normalne. Nie ma się takiego, wiesz, jest ciepło. Nie ma się tak ochoty na takie ciężkie jedzenie. Coś takiego lekkiego, nie? Chciałam kupić ogórki, ale w Kauflandzie były za 7 zł. Czy za 6? Chyba 7. Ale były takie po prostu miękkie, że mówię nie. A w Lidlu były za 13 zł. Mówię, o nie. Wolę na rynek pojechać. Na targowisko. Mówię wam. 13 zł. Chyba zwariowali w tym Lidlu. Jaki pyszny banan. No już tak dawno nie jadłam banana. Bo mówię wam, wszędzie gdzie byliśmy, to no. Dobra. Muszę to poukładać. Karol leży na zamrażalniku, ale muszę go przeprosić, bo muszę chlebki sobie powkładać, nie? No. I idę do góry do kotków. Pokażę wam, jak zrobiłam. Karol na mnie patrzy.
Ja mam tą opaskę, a on patrzy na mnie, słuchajcie, i tak patrzy na mnie i patrzy i mówi, co ty kotem jesteś? On jest taki mądry. Olek, kto jest taki mądry? Jak on musiał zobaczyć, ja musiałam pokazać, dać powąchać, co to jest. On mówi, matko, tobie uszy urosły? Stałaś się kotem? Tak? No dobra, takim to zrobiłam dzisiaj. Też krabiki są tam jeszcze. Tam będą później kuwetki. No halo! Co krzyczymy? Halo! No tu jestem. Tu jestem. Tu jestem. Tutaj. Tutaj. Tu. No. Tu jestem. Cześć. No co? Co? Mamy szukasz? Mamy nie ma. Mama poszła na dół. Żabko. Żabko. Tam nic nie ma. Tam nie ma, nie ma. Cześć. Jak ci się podoba w żłobku? Jak ci się podoba? Dobrze jest? Bo jest tak dużo miejsca. Nie wiem, co robić. No? Co? Nie chcesz wyjść? A to jest takie głębokie. No przecież przyszłam i udało ci się wyjść, a teraz już nie. No? Musi wszystko posprawdzać 10 razy. Nie? Tamte śpią. A ten jeden mały, on jest taki szogun. Jest taki ciekawski bardzo. Ja przyszłam, to on sobie też spacerował. On musi wszystko posprawdzać. Musisz wszystko sprawdzić? Mhm. No, także tak to wygląda. Jeszcze później, za kilka dni, kuwetki już postawię. Jeszcze na razie nie, bo jeszcze są za malutkie. Ale za kilka dni dosłownie, nie? No. No. Chodź, zobacz, co tu jest. Zobacz. No, zobacz. A tu zobacz, co jest. Tu jeszcze nie dosięgasz. A piłeczka? Piłeczka? No idź. No idź do nich, idź. Piszczku. Piszczku. Piszczku, chodź, się poprzytulamy. Cię poprzytulamy? No chodź, się poprzytulamy. O Boże. O Boże, się musimy poprzytulać. Cię chciałem na rączki. No. Ja chciałem na rączki, po prostu. Tak, chciałem na opka. Tak? Teraz już będę cicho. Teraz już będę cicho, bo jestem na rączkach. No. No, teraz już będę cicho. Moja ziabka. Co? Muszę wam to pokazać. Maluchy już śpią. Zobaczcie. Obudziłam, bo weszłam. Cześć. No cześć. No cześć. Dobranoc, żabki. Ja też już idę spać.